Dzisiaj w tym roku po raz pierwszy jest akcja terenowego poboru krwi powiązana z obchodami Dnia Kobiet 8 marca i bardzo się cieszymy, jest dużo osób nowych, a w szczególności właśnie dzisiaj jest bardzo dużo kobiet, z czego się bardzo cieszymy. No i też z tej okazji przygotowaliście specjalne prezenty dla Oczywiście, klientów. Ładne takie mamy motylki z lizaczkiem od klubu fundowane oraz od sponsorów mamy dla każdej kobiecie po kwiatuszku. Średnio ile zawsze wasze akcje gromadzą ludzi, bo wiemy, że to jest też gdzieś tam potem przecież podsumowywane. Średnio w akcji około 40 osób, co oddają krew, a takich jest około 50. No i dzisiaj już widać, że na pewno te liczby też będą osiągnięte. Przypuszczam, że dzisiaj będzie rekord pobity. No tu myślę, że frekwencja jest taka jak zwykle. A dlaczego warto oddawać? No warto pomagać innym ludziom, tak? To jest dar, którego no, nie da się wyprodukować, więc tylko my jako ludzie jeden drugiemu możemy pomóc, więc trzeba to pomagać tym ludziom. Ile lat pan pomaga? O, sporo, od 1987 roku. Także. Liczył pan litry? No na pewno jest około 40, także. Zasłużony. Tak, zgadza się. No ja już oddaję za 20 lat. Mam 22 litry oddane krwi. Czuję się dobrze, oddaję. No, trzeba pomagać ludziom. Czy ten pierwszy raz, jak pani oddawała, był jakiś lęk, strach przed tym? Nie, nie. Nie, i do tej pory. Dobrze się czuję, nic mi nie dolega, także. Oznaki dopóki są? Mogę, tak. Teraz dostałam w grudniu i teraz mam dostać za te 20 litrów tą najwyższą. No to trzymamy kciuki, dziękuję. Nie spodziewałem się, że w sumie będzie tak łatwo, bo brat też tutaj oddawał, a brat ma problemy że ten, z tym oddawaniem zazwyczaj. To nie wiedziałem, jak będzie ze mną. Ale po prostu zadziwiająco łatwo. Da się przeżyć? Tak. Drugi raz przyjdziesz? Tak.